długości 5 metrów. Chodźcie do środka. Nie, sorry, my się tu nie zmieścimy z Sandrą. No raczej chyba wszyscy używają toalety, tylko jak mają potrzebę, ale prawda? Ją wysuwam. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. Dzień dobry. Dzisiaj ze Świnoujścia. Ja jestem ze Świnoujścia. Będąc w Świnoujściu, po prostu nie szło nie spotkać się z Piotrem, Van Navigator. Dobrze mówię? Dobrze tak. Mówię? Bo prowadzisz taki kanał, który się tak nazywa, prawda? Dokładnie tak. Piotr Van Navigator, który sam zbudował Vana. O tym Vanie opowiada, ale także o innych właśnie ciekawych, takich technicznych rzeczach. Zresztą Piotr zaraz nam pokaże Vana, powie też co na tym kanale i no, jest ze Świnoujścia, więc koniecznie trzeba oglądać. Dobra, to chodźcie do środka, ale powiem Wam tylko tak. To jest generalnie zrobione na bazie Volkswagena Craftera. Miłośnicy Elek, czyli L3, L2, L1 i tak dalej. Nie powiem Wam jaki to jest rozmiar, bo są duże rozmieszności. Generalnie samochód ma 7 metrów długości, a w środku paka z tego miejsca do końca ma 4,30 m. I teraz jeszcze dołożona jest przestrzeń tutaj w szoferce. Nie wiem ile to ma teraz, 5 metrów długości, więc tak jest to moje mieszkanie na tej przestrzeni o długości 5 metrów. O długości 5 metrów. Chodźcie do środka. No jest trochę miejsca, od razu powiem. Ja troszeczkę tutaj pójdę do tyłu. O. Posłuchajcie, jeżeli oglądaliście na moim kanale jakiś, może pierwszy mój film, to troszeczkę tego kampera widzieliście, ale powiem Wam obrazowo tak, że auto zostało zrobione generalnie dla dwóch osób. To jest pojazd tylko dwuosobowy, a zależało mi na tym, żeby mieć pełen komfort przebywania i mieszkania w tym moim kamperze. Najważniejsze dla mnie to było duże łóżko i duża łazienka. Właśnie się o nią, trochę nam się auto buja, właśnie się o nią oparłem. Udało mi się to zrobić, że mam łóżko o szerokości 1,60 m i długość jest różna, od 1,80 m do 1,90 m. Poglądacie moje filmy na moim kanale, to się dowiecie, dlaczego jest takie zróżnicowanie w tych rozmiarach, ale generalnie mam pełnowymiarową sypialnię. Sandra się do mnie niebezpiecznie zbliża z tym swoim smartfonem. Nie, sorry, my się tu nie zmieścimy z Sandrą. Sandra, musisz sobie sama wejść, pokaż na razie twoim widzom łazienkę, a ja Wam będę opowiadał. Nie wiem tylko na ile będzie to słyszalne. Zobaczymy, powinno być słychać. Tak więc mamy tutaj łazienkę, to jest wejście. Łazienka faktycznie jest dość przestronna. Łazienka ma w środku szerokość mniej więcej 75 cm, a długość prawie metr. Także spokojnie mam odrębnie zrobiony brodzik, jak widzicie, i też jest na dole po lewej stronie wysuwana toaleta. Wtedy tylko ją używam, jak mam taką potrzebę. No raczej chyba wszyscy używają toalety, tylko jak mają potrzebę, ale prawda? Ją wysuwam. Niektórzy mają już na stałe zabudowaną. Okej, zamykamy drzwi do toalety. Sandra, pokazuj sypialnię. Jest sypialnia, która teraz jest, jak widzę, centrum dowodzenia, gdzie jest sprzęt. Cieszę się, że nie tylko ja mam dużo sprzętu i właśnie odwieczny problem, co z tym zrobić, gdzie to przechowywać, ale faktycznie łóżko jest bardzo przestronne. I u góry szafeczki. Ja to w ogóle... jeden telewizor macie. Oczywiście. Oglądacie telewizję? Jak czasami mamy ochotę, rzadko. W podróżach raczej się przyzwyczajamy do tego. Właściwie odzwyczajamy się od telewizji. No właśnie, bo nie ma kiedy. Ja powiem, że właśnie my wyjeżdżając, właściwie przed wyjazdem, to byliśmy wielkimi fanami telewizji. No i tak myślałam właśnie, jak to my będziemy potem bez tej telewizji żyć i w ogóle bez oglądania. Przyjdzie wieczór, będzie się chciało pooglądać jakiś film. No i właśnie pomyślałam, że wiesz co, no to Netflixa chociaż sobie, wiesz, wykupimy, nie? Ten abonament, bo przedtem nie mieliśmy. To mówię, wykupimy Netflixa, to jakiś film się zarzuci.
No i po chyba 4 miesiącach, jak znowu dostałam powiadomienie, że znowu tam pobrało z konta abonament, ja sobie myślę, Boże, minęły 4 miesiące, a my nie pooglądaliśmy jednego filmu. I na tym się skończyła historia oglądania po prostu czegokolwiek, bo nie ma czasu, nie ma siły, nie chce się, oglądamy widoki, zachody słońca. To jest bardzo intensywne życie. Czy u Ciebie też jest tak intensywnie? Nie, u mnie jest trochę inaczej. Staram się zwalniać swoje tempo swojego życia i jak gdyby cieszyć się w ogóle każdym dniem codziennym. Faktycznie, jak jesteśmy z żoną w podróży, to coraz rzadziej oglądamy tę telewizję. Nawet dochodzi do tego, że jak wracamy do domu, to też nam się nie chce za bardzo tam zaglądać. A generalnie zamiast oglądać telewizję w podróży, no to oglądamy to miejsce, gdzie jesteśmy. I to jest takie, wiesz, no, najciekawsze w tym wszystkim, w podróżowaniu i w karawaningu. A gdzie jeździcie? Na razie Polska. Jeszcze w tym roku mamy ograniczone możliwości wyjazdu, jeżeli chodzi o czas. W przyszłym roku już będzie tego troszeczkę więcej, ale co do zasady na razie Polska i Europa. A potem będę się zastanawiał nad tym, co to będzie. Mhm. A jak długie wyjazdy robicie? Jeszcze są na razie krótkie. W tym roku był planowany miesięczny, byliśmy w drodze. Niestety żona miała kontuzję, musieliśmy wracać. O, no to faktycznie tak. Na weekendy też jeździcie? Jeździmy na weekendy. W tym miesiącu na pewno jeszcze wystartujemy na jakiś wypad. A potem 20 któryś tam sierpień jedziemy na targi karawaningowe do Düsseldorfu, dlatego że no, to podróżowanie, to dla żony powiedzmy, to jest jakiegoś rodzaju forma rekreacja, dla mnie to jest też trochę praca. Mm-hmm. No właśnie, może więcej o tej pracy, bo dość tam tak działasz na tym kanale, nie? Co lubisz pokazywać najbardziej? Wiesz, ja staram się od początku tworzyć ten kanał dla osób, które troszeczkę się interesują też takimi kwestiami wyposażenia do kamperów, techniką wykonywania pojazdów, tak jak każdy facet, trochę takie sprawy techniczne. Natomiast staram się też pokazywać, już w ubiegłym roku robiłem pierwsze relacje z targów karawaningowych w Poznaniu. W tym roku zostałem patronem medialnym tych targów, tak więc obowiązkowo będę znowu w Poznaniu na targach, ale również jadąc na targi do Düsseldorfu, tam też będę przygotowywał materiały filmowe, po prostu relacje z targów. Tak więc staram się robić tak, troszeczkę techniki, trochę informacji o tym, co się dzieje w karawaningu. I też pokazywać inne pojazdy, inne kampery, to co jest wystawiane na targach. Jeszcze mnie interesuje lodóweczka. Jakbyś mi mógł powiedzieć, co to jest? Co to jest? To jest Edward. Aha. Ma 90 litrów pojemności, jeżeli dobrze pamiętam. No chyba naprawdę? Tak, bo to jest Edward 1090. No może. Taki ma symbol i to jest tylko pracuje wyłącznie na 12 V. Nie ma zasilania gazem. Nie ma żadnych innych mediów. Jedyne zasilanie, które ma, to jest 12 V z akumulatorów. No, jak dla mnie wygląda trochę mniej niż 90, ale nie będziemy się sprzeczać. Na pewno jest większe niż wszystkie, które widziałam do tej pory w vanach. Jest naprawdę spora. Tu rozumiem, że jest... Masz tutaj kuchenkę. Kuchenka. Gazową. Zastanawiałem się nad zmianą na indukcję, ale chyba pozostanę przy gazie. O, ja też jestem zwolennikiem gazu. Znaczy, ja nie jestem ani zwolennikiem, ani miłośnikiem. Tutaj chodzi o takie kwestie czysto techniczne. Musiałbym zmienić akumulatory na litowo-fosforowo, coś tam, nie pamiętam nazwy. Ale teraz tak, demontować to wszystko, przerabiać, nie chce mi się. Akumulator chyba zmienię, natomiast już chyba przy tej kuchence gazowej pozostanę. No i tutaj masz całe, wiesz, centrum sterowania. Centrum sterowania światem. Wszystkie włączniki, wyłączniki. Tutaj masz zasilanie, znaczy panel sterowania do trumy, czyli mam tutaj ogrzewanie, ciepłą wodę, zasilanie na diesla. I moja cała butla gazowa, którą mam w tym samochodzie i wystarcza mi praktycznie na cały rok, to jest tylko 5 kg gazu. Naprawdę? Tak, dlatego że tak, ona tylko, używam tylko do kuchenki gazowej, a ta kuchenka zużywa tak mało gazu, że, a my też nie gotujemy dużo. Bo jak się podróżuje w sumie kamperem, jeździmy na pola kempingowe, no to dość często jesteśmy w restauracji. Także będąc na wyjazdach, no to nie robimy tutaj jakichś przyjęć wystawnych, etc., etc., tak więc ta kuchnia nam w zupełności wystarcza.
To jest właśnie coś, co ja często powtarzam, że każdy musi dostosować to do swoich potrzeb. Nie? My na przykład właśnie bardzo dużo gotujemy, dlatego u nas jakby pod względem tego gotowania, tego funkcjonalności, tego ile ja miejsca potrzebuję do przechowywania rzeczy i tak dalej, to tak był budowany ten nasz terenokamper. Natomiast właśnie jak wchodzimy tutaj, nie, to niedźwiedź zawsze mówi pierwszy, Jan, jak to mało miejsca, jak ty byś tu gotowała? Ale tutaj znowu jest dużo miejsca do innych rzeczy, dużo miejsca do wypoczynku, nie, bo jest taki właśnie wielki stolik, uwaga, ja tutaj spróbuję pokazać, ale to było też widać, jak żeśmy wchodzili, więc takie wygodne, nie, jest stoliczek, są, wiecie, kanapa, z tamtej strony są właśnie odsuwane krzesła, przekręcane, tak? Ja to tak, zawsze jakieś głupoty na obrotnicach, jakieś głupoty opowiadam, ale to nie szkodzi. Dokładnie i technicznie to sobie możecie pooglądać na tym kanale u Piotra, bo tam w szczegółach, prawda, jest... Mój samochód akurat niespecjalnie jest w szczegółach pokazany. No to może powinieneś taki odcinek zrobić. No chyba będę musiał. No, no, tak więc będzie. Woo! Piotr trochę się obawiał tego wywiadu, ale myślę, że dał radę, prawda? I co, kończymy ten materiał na kanale u Sandry. Ja Wam bardzo dziękuję za to. Sandrze w ogóle bardzo dziękuję za to, że mnie zaprosiła na swój kanał. Mieliśmy w ogóle fajne popołudnie, bo nakręciliśmy dwa materiały filmowe na dwa kanały. No i co, oglądajcie nas na obydwu kanałach, na Pcham do Przodu i na Van Navigator. Van Navigator. Koniecznie trzeba pooglądać, poklikać i jak będziecie tam ode mnie, u Piotra... Ja mam dłuższą rękę. O. Dziękuję. To proszę, napiszcie komentarz, że jesteście na kanale u Piotra od Sandry Pcham do Przodu. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Hej, pa, hej, cześć. Dzięki. Chodź, pomożesz. Ja jeszcze macie coś pomóc? Nie, on nam pomoże. Będzie nagrywał. Chodź, pobawimy się w ten porządny montaż. Uwaga. Wiesz co? Staniesz i tutaj nagrasz, jak my wchodzimy do samochodu. Chodź. To będę. Mam nadzieję. Dobra. Uwaga, przepraszam, pieski. Okay. Wchodzimy. Kto pierwszy? Ty pierwsza wchodzi. Okay. No, to sobie tam będziemy mieli, wiesz, takie jakieś przewidki, bo no.